Siemanko, z tej strony Eliot Atari Retrofan. Lecimy z kolejną dyskietką. Dobra, jak to Peter Szonik powiedział, lecimy z tą dyskietką. Włączamy Atarynę. Stacja wczytuje menu. No i mamy pierwszą gierkę Protector V2. Tą gierkę ogrywałem już z Zuzią na kanale. To były takie dwa helikopterki, które musiały zbierać takie jakieś kwadraciki, skrzyneczki, przewozić do bazy. Można było sobie podkradać z jednej bazy do drugiej te kwadraciki i chyba im więcej, nie, ileś było trzeba było zebrać i wtedy ktoś tam, któraś strona wygrywała. Jakoś to tak było. No na dwóch graczy, easy, start. Drugi joystick jest niepodpięty, ale dokładnie, to jest to. Stojąc w bazie, tankuje się benzynka, no i wylatujemy, szukamy po planszy, o, dokładnie takich kosteczek, kosteczki łapiemy i przewozimy do bazy. To samo robi drugi gracz, tylko teraz, no wiadomo, nikogo tu ze mną nie ma, drugi joystick poza tym jest niepodpięty i trzeba 4 albo 5 zebrać tego w bazie. Można sobie podkradać jeden drugiemu, można też zestrzelić drugi helikopter, bo jak widzicie, tam jest wskaźnik ammo. Może się skończyć benzyna, tak jak widzieliście, i spadamy. Dlatego trzeba pamiętać o tankowaniu, można strzelać, można podkradać. To jest, nie będę grał, bo to było ogrywane u mnie na kanale. Gierka jest naprawdę na dwóch, jest rewelacyjna i pełne 3 eliopy za tą gierkę. Dobra, ale włączamy następną, bo tą gierkę znamy. Lecimy dalej. Tower Topper. Nie znam tego tytułu. Jakaś wieża. Topler, tam było Topper, tu Topler. Tower Topler, nie wiem co to jest Topler. Jest to, o, jakaś nowa gierka, 2006 rok, Fandal, czyli znana postać ze świadka Atari. I dla 130XE, czyli chyba ten Zaxxon, który jest tam włożony, przyda się w tej gierce. Czyli 512 kg, stacja jeszcze wczytuje. To będzie na pewno coś fajnego. Wszystkie te giery, gdzie pojawia się Fandal, pamiętam, robiły na mnie wrażenie. Dosyć długo się wczytuje, czyli duża gierka. Jeszcze czyta. Dyskietka jest w średniej gęstości, czyli 130 kB, no to ta gierka może zajmować grubo ponad 60, jeżeli cała reszta będzie krótszych gierek. Ale to będzie na pewno coś dobrego. Jest. Press any key to start the game. Tower Topler. Two players, one player dajemy. Game on. Wiem, co to jest. Ta wieża się tak będzie kręcić dookoła i my musimy przeskakiwać. Tak. Na smartfonie coś takiego miałem. Jeszcze raz, bo spadliśmy w jakąś dziurę. Nie przyuważyłem dziury. I chyba na Commodorku też u Bajtla coś takiego widziałem. Kurde! Nie widzę, kiedy ta dziura tam się robi. Jeszcze raz. No to o co tu chodzi, kurde? Jest najpierw normalnie grunt pod nogami, potem nagle mi znika i spadam. Jaki bezsens, jeszcze raz. Pamiętam, że to na Commodorku było kolorowiutkie, no tutaj. Okej, chyba że ja muszę w te drzwi tam wejść, teraz zatrybiłem. Ja niepotrzebnie tam daleko idę, bo to trzeba wcisnąć się w te drzwi tutaj. O, dokładnie, wchodzimy w drzwi. Wyskakujemy tutaj, idziemy w drugą stronę, tak. Tutaj na Atarynce widzę, to jest w 8 trybie graficznym. Tak troszeczkę wolnawo chodzi i co chwilę ginę. Jeszcze raz. Czyli tak, tutaj wchodzimy do domku, do wieżyczki. Wyjdziemy z tej strony. Miniemy sobie to oczko. Skakujemy tu i wchodzimy tutaj do góry, tak? Nie. Tracę cierpliwość powoli. Game over. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Ta gierka była fajna na smartfonie, na Commodorku też była fajna. Tutaj jest ten 8 tryb graficzny. No, generalnie lubię tę grafikę dwukolorową, ale tutaj wygląda to tak, powiedzmy, tak se. Natomiast grywalność tamtych gierek była naprawdę fajna. Tutaj zaczynam się troszeczkę irytować. Ja pierdzielę. Denerwuje mnie to powolne działanie tutaj. Zniechęca mnie to bardzo, powiem szczerze.
Jeszcze raz. Tutaj wchodzimy. Musimy, bo tam się inaczej zapadnie pod nogami. Obrót jest fajnie zrobiony. Ładnie to wygląda. Aha, my możemy strzelać jeszcze. No to czekaj. Zaraz ten... O, to ciulestwo, co wyskoczy, to my to... No, dupa. Strzelamy, a się nic nie dzieje. Nie denerwuj się, Tomek. Dobra, jeszcze raz. Wchodzimy. Przechodzimy oczko. Hopla. A, to jest winda. Dobra. Nie ogar jestem trochę, przepraszam. Tu też jest winda? Tak. A, i teraz wszystko jasne. No to dobra. Boże, jaki wstyd. Game over. Dobra, ale teraz już wiem, o co chodzi. Nie wiem, w tamtych gierkach kojarzyło mi się, że cały czas się dosyć szybko biegło dookoła i tylko podskakiwało. Dawno, dawno grałem. Tu jednak trzeba zaliczać te wszystkie wejścia, trzeba korzystać z tych wind. Omijać stworki, tylko nie wiem, po co to strzelanie jest. Dobra, do góry. Wchodzimy. Teraz wychodzimy tutaj. Tu możemy sobie bezpiecznie wskoczyć. Na górę i od razu w bok. Skaczemy i od razu do góry. Tutaj coś miga takiego. Nie wiem, czy możemy w to depnąć. Aha, w to strzelamy. Czyli to były jakieś kostki, które nam przeszkadzały. No ten... Ach, i nas sprzątnął. Kurde, felek. Dobra, nie przedłużam. Szkoda czasu. Daję 3. Gierka jest spoko. Trzeba się nauczyć każdego poziomu, gdzie wejść, gdzie podskoczyć. Zapamiętywać. Jest bardzo okej. Ten 8 tryb graficzny... Kurde, mam porównanie do tych innych platform i tam wyglądało to lepiej, ale jest ok. Teraz Night Mission. Nocna misja. C. A potem będzie zasadzka na obcych. Te dwie gierki już powinny być krótsze, bo ta właśnie Tower Toppler dosyć dużo zajmowała. Kurde, pogram w nią. Pogram sobie w nią jeszcze. Skończę nagrywać i jeszcze popróbuję dostać się jak najwyżej w tej wieży. Fire, start, spacja. Tutaj cała paleta kolorów Atari nam przelatuje, ale... Aha, i mamy flipera. Flipera w trybie 8. Kolorowy początek został zabity właśnie przez tą grafikę tutaj. Gdzie piłeczkę wyrzucamy? Tutaj wciskam w lewo i zmienia się kolor tła tam. Dobra, wybierzemy sobie jakiś niebieski. Start. Spacja. Fire. Jak tu rozpocząć grę? Jedyneczka. Shift. Tak jak na Amidze. Też nie. Strzałka w dół. Też nie. Jak tu wybić, kurde, piłę? Jeszcze raz. Start. Select. Option. O! Option i nam się wszystko zdupcyło na ekranie. Option to jakby zmieniał kolorki tutaj. No, na niebiesko jest beznadziejnie. Ale jak wystartować gierkę? Przetrzymać spację? Też nie. Przetrzymać fire? Przetrzymać w dół? Nie wiem. F1, F2 było na PC-cie. Tutaj takich guzików nie mamy. Press Q tam pisze. O! Trzeba czytać, co jest napisane. Czyli wrzucamy monety teraz, ok? I press S. No i co? Aha, piłeczka nam teraz wskoczyła. Fajerem rusza się jedna z paletek. Spacja, nie. Shifty, kurde. Ja się za szybko denerwuję przy takich gierkach. Jak naciągnąć tą sprężynę, żeby to wystrzelić, tą piłkę? O, naciąga się, dobra. I puszczamy. Fajer. Poszło. Tylko jak tutaj teraz odbijać, bo fajerem odbijamy tylko lewą paletką, a drugą paletką... Co się dzieje? Return. Któryś guzik będzie do paletki. Nie, dobra, nie mam cierpliwości. Fatalnie to wygląda. Nie, jedyneczka. Przełączamy dalej. Alien Ambush. D. Czyli pułapka na obcych.
wczytało się w 2 sekundy. Czyli taka strzelaneczka, czyli nie mój ulubiony typ gier, lecimy do góry, 2 życia jeszcze mamy. Graficznie padaka prościutka, typowa gierka na takie komputery z 16 kg pamięci. Nie moje klimaty, zupełnie nie moje klimaty. To jeszcze, powiem szczerze, fatalnie wykonane. Nie. Koniec, game over? Czy jeszcze będzie jakieś życie? Chyba już nie. Alien Ambush. Nie, dobra, jedyneczka. Nie podoba mi się. Dobra, przekładamy dyskietkę na drugą stronę i jedziemy z gierkami ze strony B. Tutaj chyba były tylko 3, dobrze pamiętam? Tak, Mario Bros. Arcade. Tego nie znam. Czyżby to było te Mario Bros., co wychodzą z rur żółwie i skaczemy, znaczy podbijamy je i potem strącamy skorupki? To jest jakaś nowa wersja. Patrzcie, 2018, znowu Fandal. 130X, czyli na większą pamięć. No to jestem podjarany, co to będzie? To się będzie długo ładować. Ale jestem bardzo ciekaw. Będzie na pewno fajna grafika. Ja stawiam na te właśnie, na tego Mario Brosa z tymi rurami, którego zresztą już też ogrywałem na kanale u siebie. Dobra, mamy press key to start. Mario Bros. No tu już widzę żółwia, widzę Mario. No jest ten sam klimacik. Tak, to jest dokładnie to samo. Ale graficznie inaczej wygląda. Ja wiem, czy ładniej. Troszkę ładniej jest. Ale też mi się wydaje, że jest wolniej zdecydowanie niż w tej, którą ogrywałem. Kurde, no nie mam zdania tak na szybko, powiem wam szczerze. Jako tako w to Mario lubiłem grać. Ale tu jest jakoś tak dziwnie. Tu jest jakoś tak dziwnie. Nie wiem, chyba ta wersja oryginalna mi się bardziej podobała. Zobaczymy, czy można skakać w tył. Nie można. W oryginale można było skakać. Jeżeli biegłem do przodu, nagle szarpnąłem w tył, to on robił taki skok w tył. Kurde... Mieszane uczucia mam wam powiem. Jakoś tak anemicznie, jest naprawdę anemicznie. To działa. Złapiemy go sobie. Potem te muchy powinny wylatywać, ale nie wiem, czy mam tyle ochoty grać teraz w to. Nie, jest mega powolnie. Kurde. Daję dwa eliopy. Spodziewałem się czegoś lepszego. Wyłączamy. Lecimy z następną. E-Type. E-Type to będą albo wyścigi samochodowe, Jaguarem na przykład, albo znowu jakaś strzelanka kosmiczna. Znowu długo ładująca się gierka. Stacja mruga. Ale to i tak jest szybciutko w porównaniu z Komodorkiem. U Maćka jego 1541 jest, delikatnie mówiąc, troszkę wolniejsza. Nic, stawiam na samochody, zobaczymy. Szybciej. Wow, patrzcie jaka grafa! Dobrze mówiłem. Samochodzik, Jaguarek. T-Track. Wybór ścieżki. Arctic, Sahara.
Afryka, Brazylia, świat. Wow. Dobra, bierzemy Afrykę. Paint, P. Czyli zmieniamy kolor samochodu. Ja pierdzielę, jestem pod wrażeniem. Pięknie to wygląda. Zrobimy sobie taki niebieski. Ale czadzik. Skill. Piątka jest środkowa i R ranking. Aha, okej. Super wygląda. Start naciskamy. No tu już gorzej. Tu już gorzej. Dobra, wrzuciliśmy pierwszy bieg. Tutaj się zmienia biegi, to nie tak. Znowu jedyneczka, pchamy do przodu. Też nic nie dzieje. Trzymamy, o, trzymamy wciśnięty rusza. I do przodu zmieniamy biegi. Ok. Jedziemy. Wiadomo, w głowie zaraz mi się pojawia porównanie do Road Race, który jest dla mnie najlepszą wyścigułką, samochodówką na małe Atari, w ogóle na 8-bitowe komputery. Tutaj jest taki, powiedzmy, podobny klimat tego. Kurczę, z sentymentu dla Road Race'a i całkiem niezłego wykonania i genialnego ekranu tytułowego. I co, koniec? Już chciałem dać trójkę, ale nie, to damy jednak dwójeczkę, bo zginęliśmy i jest dupa. Nie, na dwójeczkę zasługuję. Jeszcze sobie chwilkę pojadę. Trzeba patrzeć na wskaźniki. Znowu trójeczka bieg. Ciśniemy dalej. Czwóreczka. Tutaj jak po prostu wglebimy w bok, to jest koniec. Także trzeba po prostu uważać. Ale ekran tytułowy mnie zaszokował. Przewspaniale to wyglądało. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało. Przepiękna grafika, ale już zapierdziela. Fajnie, bo był wybór różnych teł. Tutaj samochód jest też w takim kolorze, który sobie wybraliśmy. Zrzucimy trochę biegi. Kupę jakichś tam kałuż na ziemi, znaków po bokach. Ale taka mało czytelna ta grafika mi się wydaje niestety. Dobra, ale na dwójeczkę zasługuje, a ekran tytułowy na trójeczkę. Lecimy dalej. I ostatnia giera tutaj. The Princess and coś tam. O, taki super, znaczy ten frog, Frogger. Princess and the frog. Księżniczka i żaba. O, masakra. Nie wiem, tych omijamy, czy na nich wskakujemy? Omijamy. Co to w ogóle jest? To jest z jakąś kopią chyba ktoś, na jakimś koniu jedzie tam. No, wygląda to dramatycznie. Mega marna podróba Frogera. Dramat. Dramat. Nie, no padaka. Padaka. Dobra, koniec. Dyskietka się skończyła. Tym razem było malutko gierek, bo tylko 4 i 3. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych gierkach, szczególnie o tym E-Type, o tym ekranie tytułowym, bo wyglądał przepięknie. Napiszcie też o Mario, bo jak dla mnie, kurde, spodziewałem się naprawdę czegoś dużo lepszego w porównaniu z tą podstawową wersją, tą oryginalną. A ja sobie teraz jeszcze, jak już dam stop, zagram w Tower Toppler. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się.